Sponsorem wywiadu jest Auto GT, centrum dealerskie Hyundai oraz Mitsubishi. Jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Dzień dobry Państwu w studio SOH, czy po raz kolejny goszczę Kubę Wojewodę. Witaj, Kuba. I stało się tak, gdyż 26 maja minęło 80 lat od zamachu na Hermana Formichlera, taka dosyć znana i głośna historia w Sochaczewie. Ale nie będę tutaj wyręczał Kuby, ponieważ on jest historykiem i o wiele lepiej zna temat. Kuba, kim był Herman Formichler? Postać dość barwna, można powiedzieć, bo przed wojną służył w Wojsku Polskim. Jego korzenie były właśnie niemieckie i po 1939 roku, po zakończeniu działań wojennych, właśnie przeszedł, można powiedzieć, na stronę niemiecką i znalazł się w Sochaczewie. A jak to się stało, że on właśnie trafił akurat do Sochaczewa i jaką funkcję pełnił tutaj? Tutaj w Sochaczewie, można powiedzieć, w niemieckim już urzędzie powiatowym został skierowany na stanowisko urzędnicze i pełnił obowiązki Kreislandwirta. To w takim, można powiedzieć, wolnym tłumaczeniu jest funkcja głównego agronoma. On zajmował się przede wszystkim ściąganiem kontyngentów, które były wyznaczone, no bo Sochaczew był na terenie generalnej guberni, no i generalna gubernia była obłożona właśnie kontyngentami, czyli odbierano rolnikom płody rolne, odbierano to, co prawda wyprodukowali, no i te kontyngenty były kierowane właśnie do Rzeszy, na teren Rzeszy Niemieckiej, gdzie też cała ta żywność na przykład przecież szła dla armii niemieckiej. No ale chyba mocno wychodził poza zakres swoich obowiązków. No właśnie, dość mocno przykładał się do tego, znał teren, znał swoje zadania i bardzo gorliwie je wykonywał ze względu właśnie na to, że usiłował dopilnować tych wszystkich danin na rzecz Niemiec. Tutaj taka słynna historia, może troszeczkę inny temat, ale bardzo powiązana. To jest właśnie w sierpniu, niecały rok wcześniej, zanim został właśnie wykonany wyrok na nim. Tutaj też ujęto przypadkowo młodego chłopaka Józefa Ciesielskiego, który został ujęty na terenie gminy Rybno, jakoby podpalił stogi kontyngentowe, które były naszykowane właśnie już do odbioru. Ktoś je podpalił, prawdopodobnie właśnie jakieś dywersyjne oddziały, no a on jako osoba, która została złapana na miejscu, ale tak jak mówię przypadkowo, tutaj został Józef Ciesielski przywieziony do Sochaczewa i bardzo szybko osądzony, skazany na karę śmierci i powieszony tutaj w centrum naszego miasta. Formichler uczestniczył w tym wykonaniu tego wyroku. Spędzono też troszkę ludności sochaczewskiej, żeby, prawda, dla przykładu pokazać, no, że władza jest silna. Tak, tak? Że władza tutaj pilnuje tych kontyngentów i nie wolno czegoś takiego robić. To był niewinny człowiek, który został właśnie powieszony tutaj. No i potem zaczęła się ta pewnie procedura, tak? No zaczęła się procedura. Która doprowadziła do zamachu. Zaczęła się procedura, zresztą zamachów na różnych zdrajcach, zbrodniarzach i jak to się wtedy mówi o polakożercach. Już wcześniej wykonywano różne wyroki, nie tylko w obwodzie sochaczewskim, bo Kedyw działał dość prężnie. No i tutaj w 1942 roku już na szczeblu komendanta obwodu organizowano sądy, gdzie też
różni zbrodniarze byli osądzani i przez komórkę likwidacyjną właśnie poddawani takim egzekucjom. I jak przebiegał zamach? Bo tutaj tak dosyć długo o nim nie mówiono, to była wielka tajemnica. Bo tak jak wspomniałeś, że dopiero w latach gdzieś 90. tak sprawa tak naprawdę ujrzała światło dzienne. No taki pierwszy wywiad, który opublikowano z wykonawcą wyroku, bo należy tutaj wspomnieć o bohaterskiej postawie, zresztą honorowego obywatela miasta Sochaczew, Stanisława Jańskiego, który ówcześnie jako kapral podchorąży sam zgłosił się do wykonania tego zadania. W budynku obok, gdzie się teraz znajdujemy, odbywały się posiedzenia tajnej podchorążówki. Tutaj spotykali się też właśnie żołnierze ze swoim dowódcą, z dowódcą Kedywu obwodu saczewskiego, czyli kapitanem Wilhelmem Kosińskim, pseudonim Ścisław. On tutaj jakby przybył, wezwał na odprawę żołnierzy, no i zapytał, kto na ochotnika wykonałby taki wyrok. Zgłosił się Stanisław Janicki, no i usiłował jakby wykonać swoje zadanie, wręczono mu broń. Ten zamach był, próba tego zamachu odbyła się już wcześniej, bo próbowano właśnie zlikwidować Forbichlera na cmentarzu przy ulicy Traugutta, gdzie chodził na grób syna, ale ponieważ maskował się, nosił czarną opaskę na oku, ubierał się w jakiś inny sposób niż zazwyczaj, gdy się przemieszczał po mieście, no żołnierze Armii Krajowej nie rozpoznali definitywnie jego jako celu i zrezygnowali z tego, z wykonania wyroku, żeby po prostu no, nie zastrzelić kogoś, kto... Niewinnego. Kogoś niewinnego. No ale później już Stanisław Jański już samodzielnie, bo przy tej pierwszej próbie zamachu był z innym żołnierzem Armii Krajowej, ale przy drugim już terminie udał się samodzielnie i tutaj w budynku przy ulicy Reymonta, gdzie zamieszkiwał Forbichler, właśnie zaczekał na niego, aż będzie wychodził do pracy i o godzinie 7 rano wykonał ten wyrok. Miał on też dość dramatyczny przebieg, bo czekał na niego na półpiętrze, kiedy tam wychodził z domu, po prostu oddał do niego kilka strzałów z broni krótkiej, którą przy sobie posiadał, ale że był to człowiek dość dobrze zbudowany, więc te strzały nie były być może śmiertelne, no i tam odbyła się jeszcze walka wręcz. W końcu no, opadł z siły no i upadł, tak, ale Stanisław Janicki, który wyszedł z budynku, no bo oczywiście starał się wyjść w ten sposób z budynku, żeby nikt na to nie zwracał uwagi, że on akurat wychodzi. Obawiał się tego, że te strzały było słychać na ulicy, że wszyscy o tym wiedzą, a tak naprawdę ten budynek o dość grubych murach wytłumił te strzały i on wyszedł. Zorientował się jeszcze dodatkowo, że stracił czapkę. No a spodziewał się, że będzie organizowana obława, że być może będą psy gończe właśnie tutaj przez żandarmerię wykorzystane, więc wrócił się na te półpiętro szybko. No i tą czapkę odzyskał i dopiero rozpoczął taką ucieczkę. W tym momencie już Niemcy byli dość no, pod alarmem, można powiedzieć. Już zaczął się ruch w mieście jednostek tutaj niemieckich. No i on był zmuszony uciekać. Ta droga ucieczki też dość dobrze została właśnie opisana. No, udał się na Trojanów, gdzie potem częściowo nurtem rzeki, częściowo łąkami uszedł do miejscowości Przęsławice i tam na ileś tygodni się po prostu zamelinował, żeby sprawa tak przycichła. Żeby sprawa przycichła. A powiedz jeszcze naszym słuchaczom czy widzom, który to był budynek? To jest budynek Banku Spółdzielczego i tam, no, można powiedzieć, w miejscu, no, na budynku, w którym odbyła się ta akcja, no, została ufundowana tablica pamiątkowa, no i budynek został w ten sposób właśnie oznaczony, że tutaj 26 maja 1943 roku
Stanisław Jelinski, pseudonim Kordon, wykonał wyrok na zdrajcy Hermanie Forbichlerze. Znaczy w związku ze śmiercią Forbichlera były jakieś prześladowania Polaków, jakieś akcje odwetowe? Czy to tak się troszkę rozeszło po kościach? Ponieważ Niemcy nie ustalili sprawcy, nie wiedzieli też dokładnie, kto za to odpowiada. Oczywiście, znaczy tu należy nadmienić, że przez cały okres okupacji trwały różnego rodzaju aresztowania, śledztwa, szukano tych konspiratorów, więc z pewnością w jakiś nawet chociaż sposób prewencyjny aresztowano ileś tam osób, natomiast no, takich dokumentów nie posiadamy, bo w ogóle no, nie posiadamy tutaj z tej komórki żandarmerii, Sondertestu też nie posiadamy dokumentów, więc nie wiemy. Na pewno nie było żadnych publicznych aresztowań, egzekucji za to, dlatego bo właśnie Niemcy nie ustalili, kto wykonał ten wyrok, a tutaj można też dodać, że podobnie jak podczas przeprowadzania akcji likwidacyjnej Naderinga w Młodzieszynie w 1944 roku. Tam też uznano, że dokonał tego jakiś oddział spoza Generalnej Guberni, być może właśnie jakieś oddziały zrzutków spadochronowych, bo to też były takie domysły i w związku z tym nie było jakichś masowych represji po wykonaniu jednego i drugiego wyroku. Czy nie uważasz, że takie to trochę dziwne, bo tak jak oglądamy filmy, czy gdzieś czytamy, to tam Niemcom nie było potrzeba, że winnego, tak? Mhm. Za jednego Niemca, nie wiem, 50 Polaków stawiano pod ścianą, rozstrzeliwano. Tutaj tak ta sprawa tak troszeczkę się rozeszła po kościach. Mnie się wydaje, z tego co też słyszałem, kiedy jeszcze pan Stanisławiński żył, kiedy jakby rozmawiano z nim na ten temat, on między innymi wspomniał o tym, że to nie była postać lubiana przez Niemców, sam Forbichler. Nie mieli do niego do końca zaufania i właściwie no, może też jest to powód, że brak represji jakichś szerszych. No, Niemcy nie podejmowali. Zorganizowali Forbichlerowi pogrzeb uroczysty. Został pochowany właśnie na cmentarzu tu parafii Świętego Wawrzyńca. No i sprawa się w jakiś sposób zamknęła. Dziękuję Kubo za przybliżenie tej całej sprawy. Ja to jeszcze Państwu powiem taką trochę mroczną historię, bo tak tutaj się Pan nadzieje, że duch Forbichlera prześladował Sochaczewian, ale o tym popowiadam w innym naszym cyklu mówiącym o mrokach Sochaczewa. Dziękuję Kubo jeszcze raz. Serdecznie dziękuję. Sponsorem wywiadu jest AutoGT, największy. Jeszcze raz. Sponsorem wywiadu jest AutoGT, największy na Mazowszu dealer samochodów marki Hyundai i Mitsubishi. Kontakt przez apkę lub nasz portal. Do widzenia Państwu. Do widzenia, dziękuję.